przychodzicie, idziecie gdzieś w jakieś miejsce. Ale prawda jest taka, że celu nigdy nie osiągacie. Cel możesz osiągnąć tylko wtedy, kiedy poznasz Jezusa. I twoim celem wtedy będzie niebo. Bo jeżeli nie wybierzesz celu, to ty już idziesz jedną drogą. Mimo że tego nie chcesz albo o tym nie wiesz, zmierzasz drogą prosto do piekła. Nie ma czyśćca. Okłamali was. Nikt za was nie będzie się modlić. Dobrymi uczynkami też nie dostaniesz się do nieba. Nie ma ludzi albo dobrych, albo złych. Są ludzie albo tacy, którzy nie przyjęli Jezusa, albo tacy, którzy przyjęli Jezusa, przyjęli zbawienie. I to od ciebie tak naprawdę zależy, jakim człowiekiem jesteś. Czy wybrałeś życie, czy wybrałeś śmierć? Tak, tutaj dziewczyna powiedziała mi odważnie, wybrała śmierć. Okej, ja wybrałam życie 7 lat temu. Zawołałam do Boga i powiedziałam: Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. I realnie doświadczyłam Jego obecności. Ty też dzisiaj możesz doświadczyć obecności Boga. Bóg nie jest Bogiem daleko. To jest Bóg bliskości. On chce mieć z tobą relację. I dzisiaj możesz mieć z Bogiem relację. Bo Bóg jest Bogiem, który jest dobry. To jest dobry Bóg. Kosztowałeś kiedyś owoc? Wyobraź sobie najlepszy owoc na świecie, jaki kiedykolwiek jadłaś. Bóg jest jeszcze lepszy. Jest smaczniejszy. Bóg jest dobry. Tak. Bóg jest dobry. To dobry Bóg, który chce dla ciebie jak najlepiej. I możesz to dzisiaj doświadczyć. Możesz doświadczyć dzisiaj dobroci Boga. Możesz doświadczyć dzisiaj i skosztować, jak dobry jest Bóg. Możesz dzisiaj podejść do nas i doświadczyć miłości Boga do siebie. Bóg kocha każdego człowieka. Tak, to jest prawda. Jezus oddał swoje życie za każdego człowieka. Ale On nie został na krzyżu. On zmartwychwstał w ciele. Jako jedyny człowiek, który sam powstał z martwych i zamieszkał po prawicy Boga Ojca na tronie. Tak, i możesz takiego Boga dzisiaj poznać. Możesz poznać dzisiaj Jezusa Chrystusa osobiście. Pytanie, czy chcesz? Czy chcesz? Czy chcesz realnie doświadczyć dzisiaj Boga? Czy chcesz realnie doświadczyć dzisiaj teraźniejszości, którą jest Chrystus? Nawet jeżeli nie chcesz, to tak naprawdę doświadczasz. Bo wszystko, co istnieje i co żyje, tak naprawdę oddycha dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bo to On jest twórcą wszystkiego i wszystkich. On jest dawcą życia. I to dzięki Niemu możesz żyć wiecznie. Tak, człowiek jest istotą wieczną. Okłamali was, że nie ma nic po śmierci. Niektórzy uważają, że człowiek jest zakopywany i tam się rozkłada i koniec. Ale to jest kłamstwo. Bo tak, jeżeli chodzi o ciało, to ono nie będzie istnieć. Ale jeżeli chodzi o duszę, to ona jest wieczna. I teraz w zależności od tego, w którym kierunku idziesz, w jakim celu zmierzasz, gdzie spędzisz wieczność? Tak, to są realne pytania dla ciebie też na dzisiaj. Bo wiecie co? Bo ja tak sobie kiedyś myślałam, że idąc przed siebie, nie muszę wybierać.
że jakoś to będzie, że sobie poradzę. Ale ty nie musisz sobie radzić. Ty nie musisz wybierać. Ty nie musisz tego robić. Ty możesz wszystko oddać Jezusowi. I możesz być wolny w tym. Jezus Chrystus oddał swoje życie za ciebie i za mnie, żebyś ty dzisiaj mógł żyć i kosztować Go i mówić, jak dobry jest Bóg. Wiecie, ja urodziłam się z wadą serca. Miałam 3 operacje. Lekarze mówili, no nic więcej nie da się już zrobić. Ale wiecie co? Jezus nie zgodził się z tym. On mnie uzdrowił i moje serce jest w 100% zdrowe. Nie w 70 czy 80, ale w 100%. Bo jeżeli Jezus Chrystus mówi ci coś do twojego serca, do twojego życia, to On realizuje te obietnice. Ja doświadczyłam Boga cudów. Ty też dzisiaj możesz doświadczyć Boga, który uzdrawia. Potrzebujesz uzdrowienia? Zapraszamy po modlitwę. Kto dzisiaj z was potrzebuje realnie poznać Jezusa? Kto dzisiaj z was potrzebuje doświadczyć prawdziwego Boga? Teraz. On jest dostępny dla ciebie i dla mnie. Potrzebujesz modlitwy? Tak, mówię do ciebie. Potrzebujesz? Ludzie, nie musicie się bać. Boga nie należy się bać. Bóg jest dobry. To siebie możecie się bać, bo wy prowadzicie swoje życie do piekła. Tak, przez brak decyzji, przez brak wyboru. Wasz egocentryzm doprowadzi was do piekła. Ale jeżeli wybierzecie Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, wasz los się całkowicie odmieni. I będziecie żyć w wieczności w Królestwie Niebieskim. Tak, to jest dostępne dla was. Życie wieczne z Jezusem. Życie wieczne w miłości. Z Bogiem, w pokoju, w radości. Dzisiaj możecie doświadczyć, tak, z Bogiem możecie doświadczyć. Życie tutaj już na tej ziemi. Czego potrzebujesz? Czego pragniesz? Może potrzebujesz modlitwy? Zapraszam. Czy jest ktoś z was, kto potrzebuje modlitwy i jest taki odważny, że się zgodzi na to, żebyśmy się o niego pomodlili? Wiecie, niebo jest też dla odważnych. Czy jesteś zdeterminowany, czy czegoś pragniesz w swoim życiu? Jeżeli potrzebujesz dzisiaj, teraz modlitwy, podejdź do nas, nie bój się. Zapraszamy Ciebie. Doświadcz dzisiaj Jezusa Chrystusa. Możesz dzisiaj doświadczyć Go. Na własnym ciele. Możesz dzisiaj doświadczyć Jezusa Chrystusa. Pragniesz tego? Tak? Pragniesz tego?